Chory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. A co ci zwędzi? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. To jak, wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? O ile coś dorzucisz do nagrody? Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. Ile? Waszmość raczy chyba żartować. Trochę za dużo, ale kompromis niedaleko. Trochę za dużo, ale kompromis niedaleko. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. No, dalej, nie wstydź się. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Twoja obecność tutaj to obraza wiecznego ognia. Promocja, jeden zakup, cenie tu. Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Ho! Widać, chochlik zgubił część łupu. Kolejny ślad. Zeskoczył do fosy. Ślad się urywa. Niebo płacze. Cała chmura chyba pękła. Tu jeszcze odciski łap, a tu już trzewiku. Czyż drzwi otwarte na oścież? Ciekawe. List? No proszę, wyedukowany ten nasz chochlik.
Doppler. To wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuje mocnego tropu, żeby go dorwać. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Ej ty, do ciebie mówię. W butach ci nie chlupię. Witaj. Narrany lebiody. Geralt z Rivii. Narrany lebiody. Geralt z Rivii. Więcej nie mam. Był jeszcze Chlebal, mi wypadł. A nie chciałem wracać. Dobrze zrobiłeś. Gdyby coś ci się stało, przymarlibyśmy głodem. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nie ludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Dopiero mnie. Ej, stój! Czego się Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty?
Zaraza. Zestarzałem się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak Wiedźmin, żeby walczyć jak Wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Prawda, nie zabija. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to. W ramach podzięki. Napada mnie do zupy. Już wystarczy, zostawcie go. O, a to co? Miłośnik nieludzi się znalazł? Nie lubię się powtarzać. Dajcie mu spokój, albo będę zły. Ej, chłopaki! Ktoś się tu prosi o guza! Pokażmy mu, co się robi w Nowigradzie z tymi, co sprzyjają odmieńcom. Dziękuję, Vatgern. Gdyby nie ty, obcięliby mi uszy jak Faalarowi, albo gorzej. Na waszym miejscu wyjechałbym z Nowigradu. No proszę. Tobie też przeszkadzają nie ludzie. Mnie nie. Za to wiecznemu ogniowi już tak. Na razie mają inne kozło ofiarne do palenia, ale potem przyjdą i po was. Nie wierzę. Tak daleko się nie posuną. Byłem w Rivi w 1268 w czasie pogromu. Wiem, co mówię. Uważajcie na siebie. To znaczy? Co mamy zrobić? Nie wychodzić z domu, zejść z chodnika jak człowiek idzie? Bywajcie. Leaded one. Ależ wieje. Pewnie, żeś nie jednej zeszedł. Chyba mi czegoś nadmurzyła. A wy zimie też z głodu zdychacie. A co ci słodko doleciało? Końskie trupy. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak była, bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy, nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Uszanowania. Promocja, jeden zakup w cenie dwóch.